Siemano! Dzień dobry! Tutaj monofoniczny blast blaszastych stworków, a to jest nowa seria! W tej serii, która nie ma nazwy jeszcze. I pierwszy odcinek, czyli uciekłem z Poznania. A dokładnie wzięliśmy z nią krechę i mamy swój wymarzony dom, swoje własne, niewynajmowane. Wow! A dokładnie od 1 sierpnia bieżącego roku, czyli 2023 jeszcze. Też mam nadzieję, że uda mi się przyjść tylko jeszcze w 2023 roku. Ale nie obiecuję. Niektórzy mogą zapytać, chociaż większość pewnie nie. Blaha! Dlaczego nie wrzucałeś w sumie nic od sierpnia? Tracę sekret. Nie było czasu. Ja myślałem generalnie, że wszystko będzie raz, dwa, ciach, ciach i będzie wszystko zrobione, ale nie ma tak łatwo, nie? Najpierw był kredyt, później stresy związane z ogarnięciem kredytu, później wielka przeprowadzka, z której miał być film, ale w sumie byliśmy tak zaaferowani, laudeszli i wszystko, że w sumie nic z tego nie wzięliśmy. Dokładnie nie nagraliśmy. Tyle ludzi nam mówiło, że tyle wypierdzielicie rzeczy. Przeprowadzki są zajebiste. Będziecie mieli porządek na nowym i w ogóle. Tak. Zajebiste są. Posprzątaliśmy totalnie. Wyrzuciliśmy jedną parę butów moich, których w sumie nie chciałem się podbywać, ale miały już dziurę w podeszwie, więc nie miałem argumentu przeciw. I dwie ziemie z doniczek. Ale do celu chciałem wam przedstawić nową moją prywatną blaszastą gadziarnię. A dokładniej przyszłą moją nową, piękną, cudowną gadziarnię. Dlaczego wybrałem sobie jedyny, najbardziej zdezolowany pokój? Bo jest tutaj dojście do wody. Wszystko będę mógł od nowa zrobić. I jest to pomieszczenie, na które nie mieliśmy pomysłu, więc stwierdziłem, tak, tutaj będą gady. To oni gady są w innym pokoju i zajmują go całego, więc miała być gadziarnia w 2 miesiące, a mamy już pół roku prawie, jak się przeprowadziliśmy tutaj. A dokładnie 5 miesięcy i dopiero będę tutaj cokolwiek robił niedługo, ponieważ muszą być jeszcze inne rzeczy zrobione przed przyjemnościami. Na szczęście gady nie mają już źle, są na swoich miejscach, są w swoich terariach, w swoich rakach i tak dalej. Tylko że to nie jest aktualnie wizualnie przyjemne, praktyczne. Jedyne co to, jak byli u mnie znajomi pierwszy raz, to zrobiło wow, ile tego jest, ale no to wszystko. Aktualnie walory wizualne oceniam na zero, ale będzie serduszko. Poza tym inne zwierzęta, które mamy wolno żyjące, bardzo dobrze zniosły przeprowadzkę w ogóle z Poznania. Jak widzicie, Twixowi się trochę urosło od wjazdu do Ciałbeli. Już trochę ma, jest kochany, puszczysty w ogóle, ale nie chce ostatnio przychodzić do łóżka się wygrzewać. Co to jest, paszczynka? I mamy jeszcze drugiego kota, 2 miesiące młodszego od Paszkina, już nie z hodowli, ale też kochany. I w ogóle cudowny kotek. I ten lubi się wygrzewać w łóżku akurat z nami. To jest wafel, wel rudy. Jak żyliśmy wafla, to się mega dobrze od nas tutaj w tym miejscu. I Twix go bardzo dobrze zaakceptował generalnie. To za pierwszy dzień to po chwilę wychowawcze. Ale generalnie, jak możecie zobaczyć u Joli z życia Jolci Instagram, zobaczycie, że jest między nimi wielka miłość. Dwóch samców. Można. Największą zagadką przeprowadzki był Niu. Jak to zniesie, jak się odnajdzie. A teraz właśnie zajebiście, naprawdę. Myślę, że będzie dużo stresu, ale szybko znalazła swój kąt. Na początku to było poduszkiem w sypialni. Teraz ma własny, prywatny pokój. Ale to jest zajebiste. Nie mamy pobudki o 2 w nocy, czy o 1 w nocy codziennie. Nagle się wyłączyła. Dostała przestrzeń. Nie wypierdala, nie wywala kosza na śmieci. To jest zajebiste. Więc generalnie skąd potrzebował większej przestrzeni. Więc nic jak najbardziej na plus. Ogólnie to chciałem już dawno robić jakieś vlogi, takie pierdzielenie przed kamerą, wiecie? Ale nie miałem na to miejsca, nie miałem tła, chociaż w sumie nadal nie mam tła. I nie mogłem użyć swojej ekspresji do końca, ponieważ nasze sąsiedztwo było nadwrażliwe na jakiekolwiek hałasy. Wiecie, żart, że łyżeczka spadła na ziemię i na dole sąsiad twierdzi, że żona, że ktoś napierdziela żonę nad nami, to nie są żarty. To ja się przekonałem, że to jest kurczę prawda jednak. No, ale to był też nasz pierwszy raz w mieszkaniu w bloku, bo oboje się wychowaliśmy w domach jednorodzinnych. I wróciliśmy w końcu do korzeni. Ale do brzegu. Zacznijmy, że już mam ogród. Mam miejsce, gdzie będę robił w sumie od podstaw niemalże gadziarnię. To chciałbym też zrobić kilka innych serii niż wjazd na hodowlę.
ponieważ mam w końcu możliwość pokazania czegoś innego. Wjazdy będą, może nie będą aż tak częste z pewnego powodu, ale o tym może za dwa filmy? Myślę, że tak, ale będą. Tylko na pewno będzie ich mniej. Na pewno chcę też zrobić serię polecajki, czyli rzeczy, które wydają mi się mega w porządku, które są spoko i które mi się po prostu przydały. Na pewno chciałem zrobić filmy, w których pokazuję, jak to się wszystko tutaj tworzy, ta gadzia. Możliwe, że to forma po prostu bardziej na TikToka albo na shorty, chociaż z shortów nie jestem dobry. Tak samo jak będę robił ogród, bo ogród mam zamiar zrobić nie tylko wziąć, pierdyknąć trawą. Jak szereg pancernych, tak jak gusty chciał. Ale to zboże wtedy się. Na pewno będę robił ogród w stylu egzotycznym. Więc myślę, że będzie na co popatrzeć. A także możliwe, że będę robił filmy z dodatkowego zajęcia, który będzie już niedługo dostępny. Przy okazji tego filmu chciałem przedstawić zajebistą sytuację. Jeżeli ktoś myśli, że pójście do urzędu gminy jest czymś strasznym, to nie. To jest coś pięknego. A dokładnie Urząd Miasta i Gminy Kazimierz. O nie, powiedzieli swoje przybliżone miejsce zamieszkania. Mniejsze. Więc powiem wam, że Urząd Miasta i Gminy Kazimierz jest zajebisty! Jeżeli oglądają to panie z recepcji i pracownicy ogólnie, to naprawdę jesteście zajebiści! Po mojej nieprzyjemnej wizycie w Urzędzie Skarbowym to chyba trudno, żeby coś to przebiło, było mega słabo. Spokojnie po prostu byłem opłacić samochód. Więc krótka historia kończąca ten odcinek. Wjechaliśmy do Urzędu Gminy i Miasta Kazimierz, tak, które jest partyzantem, bo stwierdziliśmy, że trzeba byłoby się dowiedzieć, jak tam z meldunkiem, jak tam inne rzeczy, podatek, bla 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 bla. Więc wzięliśmy dokumenty pod pachę i ahoj przygodo. Wjeżdżamy do urzędu, idziemy do okienka i mówimy, no dzień dobry, jesteśmy nowymi mieszkańcami. Chcielibyśmy tutaj ogarnąć co nieco te wszystkie meldunki, nie meldunki. Panie recepcji, dobrze, spokojnie. Pyta się, patrzymy, mówimy, okej. Okay. Nawet wjeżdża jakiś facet, dzień dobry, czy mogę coś pomóc? No, dzień dobry, nowi mieszkańcy, przyszliśmy ogarnąć tutaj wszystkie rzeczy. O, witam nowych mieszkańców, ja jestem wójtem. Panie wójcie, naprawdę zbudził pan moją sympatię. Mega. Kurczę, tak się zakręciłem, że nie wiem, czy wchodzę, czy wychodzę, ale chyba wychodzę. Do widzenia mojego dnia. Spojrzałem na Jolę, mówię, okej, fajnie. No i chwilę czekamy, dosłownie nie wiem, parę minut i przychodzi pani urzędniczka, mówi, dzień dobry, czy byli państwo umówieni? Powiedzieliśmy prawdę, że nie, że byliście, jesteśmy tutaj ogarnąć, co musimy zrobić w związku z tym, że jesteśmy nowymi mieszkańcami. I kobieta mnie zabiła. W ważnym urzędzie było, do widzenia, proszę się umówić. A tutaj, wiedzą państwo co? Mam chwilę wolnego, to szybko to załatwimy, już przynoszę papiery. Znaczy jeszcze bardziej zdziwiony, mówię, co jest? Słuchajcie, byłem tak zdziwiony, że babka mi położyła przed nosem papiery i mówiła, co mam gdzie wypełniać, żeby było dobrze. Ja tylko pisałem tak naprawdę, bo ja w połowie kartki dopiero się zorientowałem, że ja coś wypełniam tak naprawdę, bo było dla mnie to szokiem, że było od ręki. Pani się później nas zapytała, czy już śmieci mam ogarniać. Mówimy, że nie. No to już dzwonimy. Pff, telefon, ciak, przychodzi facet, który zajmuje się komunalką. No dzień dobry tutaj. Państwo śmieci, tak, jeszcze nie ogarnięte, proszę tutaj kalendarz śmieci, tutaj mamy te worki, to bla bla bla, wszystko. Ja tak mówię, usiadłem tak, patrzę na tych ludzi, że są totalnie, są pracownikami urzędu i są totalnie mili. Ja tak jak mówię, co jest kurwa? Gdzie jest ta pieprzona ukryta kamera? No i to wszystko wypełniliśmy i tam miała pani do nas, że coś potrzebuje, mówimy, że no byśmy chcieli tutaj jeszcze podatek, babka, no to tutaj, a niech państwo nie idą naokoło, tutaj można przejść w środku, mówię, what? No i zaszliśmy, no tam już było całkiem normalnie, znaczy cały czas było miło, ale było po prostu wypełnienie papierów, czegoś nie wiedzieliśmy, że tam podpowiedziano. Wszystko w porządku, opłacenie tego podatku też było bezproblemowe. I ten dzień w urzędzie zamknęliśmy. I następny dzień byliśmy ogarniać sprawy z zakładzie usług komunalnych, czyli w ZUK. Mówię, słuchaj, nie nastawię się. Wczoraj był urząd, dzisiaj mamy ZUK, to słuchaj, tutaj będzie na pewno, tutaj będzie gorzej. Jakie było moje zdziwienie? Chodzimy do tego ZUK-u, mówimy, no dzień dobry, nowi mieszkańcy. O, proszę państwa, proszę. I już tutaj, kurczę, papiery wypełniamy. Mówię, co się dzieje? No i wszystkie papiery bezproblemowo, wszystko z uśmiechem, małymi żartami, do dogadania, tak normalnie, tak jak można to zrobić. Więc wizyta w urzędzie i w ZUK-u była naprawdę fantastyczna, miła i naprawdę w porządku. Muszę zrobić, czy Urząd Miasta i Gminy Kazimierz ma na Google gwiazdki, bo naprawdę dam 5 gwiazdek i dam komentarz naprawdę. Podsumowując, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kazimierz i Zakładu Usług Komunalnych są zajebiści. Bez apelacji.
jeżeli to oglądacie, to naprawdę bardzo dziękujemy za waszą pomoc, bo byliście dla nas bardzo pomocni. Dziękuję. I co jeszcze, to są zajebiście sąsiedzi. Są bardzo w porządku. Naprzeciwka sobie machamy normalnie i ja mówię, wow, można. A uwierzcie, po 6 latach w Poznaniu to jest naprawdę coś zajebistego. Może nam się po prostu taki pion trafił, że Wiara była nieprzyjemna, niemiła, słaba generalnie. Więc generalnie tutaj rozkwitliśmy. Naprawdę. Tak, mam ochotę robić, działać, czego totalnie nie miałem w Poznaniu. A, może nowość, bo mam okulary, tak, jest starzejszy. W każdym razie, jeżeli zostajesz do końca, to bardzo ci dziękuję, nie pogardzę jakąś tam łapką, subikiem i dzwoneczkiem. Na koniec jeszcze spóźnione wesołych świąt i mam nadzieję, że nie spóźnione szczęśliwego nowego roku, żebyście mieli udane sezony, mieli swoje wymarzone gady, żeby ten rok był lepszy od poprzedniego i generalnie wszystkiego co najlepsze dla terrorystów i nie terrorystów. I widzimy się w kolejnym, chyba bardziej ułożonym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. PS. Wiem, że to was irytuje, ale nadal nie wiem, dlaczego mam dźwięk monofoniczny. Generalnie monofoniczny dźwięk się zaczął robić od kiedy zacząłem nagrywać na mikrofonach, więc może to jest wina mikrofonów? Może wina sprzętu? Nie wiem, staram się to ogarnąć. Jeżeli tego nie ogarnę, to możecie czuć się bezpieczni, ponieważ jedną słuchawkę macie zawsze wyłączoną i możecie słyszeć, czy ktoś nie jest czasem za wami.